Dzień dobry, moi kochani. Dzisiaj będzie kolorowo i wiosennie. Zapraszam Was na nowy haul na moim kanale. Wy doskonale wiecie, że ja uwielbiam kolory. Nie może ich zabraknąć w mojej szafie, a jeszcze jak przychodzi wiosna, to już mam ochotę nosić te kolory po prostu codziennie, ożywiać moje stylizacje i nie tylko. No i pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, uwaga, uwaga, tararara, taki właśnie kolorowy sweter. Pomyślałam sobie, że w mojej szafie brakuje właśnie takiego w mocnych, odżywczych, soczystych kolorach kardiganu i znalazłam w sklepie Angela. Długi z kapturem w takich właśnie barwach. Odblaskowych. Widzicie to? Widzicie to? No właśnie. Przepiękny. On jest wykonany z takiej, no powiedziałabym, nieco grubszej włóczki, ale pomyślałam sobie o nim, że będzie super wyglądał do nawet takich zwykłych, prostych stylizacji, czyli jeansy, sneakersy, jakiś biały long sleeve i do tego właśnie kolorowy akcent w postaci takiego kardiganu. Kosztował niewiele. Zresztą ja już robiłam zakupy w sklepie Angela nieraz. Polecam Wam ten sklep, bo tam można naprawdę znaleźć fajne perełki. I czasami też widziałam, że dziewczyny na Instagramie mają kody zniżkowe do tego sklepu, więc też warto podglądać co i jak. No ja kupiłam go w regularnej cenie, nie współpracuję ze sklepem, nie mam żadnych kodów, ale po prostu tak mnie urzekł ten kolor. Zresztą wy wiecie, kolory to ja, zdecydowanie. Więc pomyślałam sobie, że kupię taki właśnie długi kardigan. Nie ma żadnych kieszeni, nie ma żadnych guziczków, nie ma żadnego wiązania, więc będzie po prostu takim sweterkiem, który będę na siebie narzucać, jak już zaczną się cieplejsze dni. Kolejna rzecz, będą to spodnie z Zary. Już Wam je pokazywałam na moim Instagramie, ale też widzieliście w stylówkach 5 dni, 5 stylizacji. I jeśli widzieliście też ostatni haul, który pokazywałam, który pojawił się tutaj na moim kanale, to wiecie, że kupiłam sobie spodnie, o takie, w kolorze chabrowym, w takim kolorze kobaltowym i mówiłam Wam wtedy, że też chcę sobie kupić spodnie w tym właśnie pięknym zielonym kolorze. Tak też zrobiłam, spodnie kupiłam w rozmiarze S i jestem z nich bardzo zadowolona, bo mają przepiękny kolor, przepiękny odcień. Pokazywałam Wam już na moim Instagramie, super się je nosi, fajnie się je pierze, długość też mi odpowiada, także jak najbardziej tak. Mają kieszenie, są z takim nieco wyższym stanem, super leżą. A do spodni w tym samym odcieniu, słuchajcie, kupiłam sobie golf. Golf z tej kolekcji basicowej, również z Zary, czyli, no właśnie, te takie tradycyjne za niecałe 90 zł. Golfy, które mają tutaj przy rękawkach złote guziki. Ja te golfy uwielbiam. Powiem Wam szczerze, że mam ich kilka kolorów w szafie. Kupuję regularnie od kilku dobrych lat. Bardzo fajnie się piorą, super się noszą. Fajna tkanina, miękka, przyjemna, nie za gruba, nie za cienka. No i zobaczcie. No, identyczne, no prawie identyczny odcień, ale fajnie to wygląda i też można super to wszystko ze sobą połączyć. Też ta zieleń, kolorki. Zresztą wy już mnie widzieliście w tym golfie, zarówno w reelsach na moim Instagramie, na zdjęciach, ale też właśnie w stylówkach 5 dni, 5 stylizacji. I muszę powiedzieć, że znalazło się kilka takich osób, które napisało mi właśnie pod tym filmem, że ta stylizacja, czyli zielone spodnie, zielony golf, bardzo Wam się spodobała. No, ja mam jeszcze plan, żeby nosić to na różne kombinacje, w różnych odcieniach, w różnych kolorach, także na pewno jeszcze mnie zobaczycie nieraz w tym okresie wiosennym właśnie w takim golfie, czy w tych zielonych spodniach. Co Wy na to? Lecimy dalej. Zanim jednak przejdę do kolejnej rzeczy, chciałabym Was zaprosić na mój Instagram, no bo właśnie tak o nim tutaj Wam wspominam, a wiem, że jest wiele osób, które nie śledzą mnie na Instagramie, a z kolei tam najszybciej zobaczycie moje stylówki i zobaczycie też ubrania, które sobie kupuję, rzeczy, które sobie kupuję, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, tutaj będziecie widzieć, gdzie mnie znaleźć. W bardzo prosty sposób. Natomiast, no właśnie, przechodzimy do kolejnej rzeczy z Zary i są to spodnie. Piękny kolor.
no nie mogło być inaczej, ale jak pokazałam Wam te spodnie na moim Instagramie, to też wiele osób napisało, że są przepiękne. I to są spodnie już szerokie, długie, w komplecie również z marynarką. To, co mi się w nich podoba, to to, że mają szlufki. Są bardzo fajnie wyprofilowane. Przy nich też robi się całkiem fajny tyłeczek, słuchajcie. Z przyjemnego materiału. Są to spodnie w kant, tak jak widzicie. I ten kant mają taki wyszywany tutaj, co też jest wygodne w momencie, kiedy będziecie je prasować. Natomiast z tyłu już tak nie jest. Ten kant nie jest wyszywany. Jest po prostu zaprasowany. O, zobaczcie, widzicie to? Dobra. Też powiedziałabym, że są to spodnie z takim nieco wyższym stanem, ale bardzo fajnie się układają. No i tak jak mówię, można sobie skompletować do nich marynarkę, dłuższą, fajną marynarkę. Ja co prawda pomyślałam o samych spodniach, ale rzeczywiście takie połączenie spodnie z marynarką, to też jest taki garnitur damski, to też jest fajne rozwiązanie, no bo za chwilę pojawią się różnego rodzaju okazje, jak na przykład komunie, święta i tak dalej, więc będzie można fajnie to wszystko ze sobą połączyć. Prałam te spodnie, super się piorą, nic się z nimi nie dzieje, fajny materiał, przyjemny. To, że właśnie z tyłu mają też tutaj takie, widzicie, wyszycia, przez co, tak jak powiedziałam, fajnie profilują, fajnie robią tył. Zapinane na guzik, na suwak, bez kieszeni. Dobra, zróbmy sobie małą przerwę od ciuchów, bo jeszcze ich tutaj kilka mam i pokażę Wam nowe buty. Ta-da! Nowe mokasyny, które się u mnie pojawiły. Mokasyny wykonane z zamszu, właśnie w takim przepięknym, jasnym, beżowym kolorze, na traperkowej podeszwie. Ja już te mokasyny nosiłam, są naprawdę bardzo wygodne. To jest firma, która tworzy ręcznie, o ile się nie mylę, buty naprawdę dobrej jakości. I powiem Wam tak. Ja potrzebowałam właśnie takich jasnych mokasynów, uwielbiam nosić tego typu buty, pasują naprawdę do każdej stylizacji, nie tylko do spodni, do jeansów, ale też do sukienek i stwierdziłam, że to będzie fajne rozwiązanie, bo też mam taką torebkę od Pinko w jasnym kolorze. W sumie to dwie torebki od Pinko w takim jasnym kolorze. Mam też torebkę od Bigordi, która też jest w takim mniej więcej odcieniu. Paski, no i dużo też takich ciuchów wiosennych, które można fajnie zestawiać właśnie z takimi mokasynami. No jak widzicie, ja sobie już tutaj włożyłam wkładki, bo zawsze jeśli chodzi o buty, to ja zawsze do butów stosuję wkładki z Rossmana, które też chronią wnętrze buta, ale one są, te buty są naprawdę przyjemne, są naprawdę wygodne, super się w nich chodzi, nic się nie dzieje. Zobaczymy, jak będzie z czyszczeniem tej gumy, powiem Wam szczerze, bo ona jest taka nieco, powiedziałabym, jasna i już po kilku razach widzę, że jest zabrudzona, ale jeśli chodzi o rozmiarówkę, ja mam rozmiar 38 i powiem Wam szczerze, gdyby te buty były o połowę mniejsze, o pół rozmiaru mniejsze, to by były naprawdę perfekcyjne, by były idealne. No niestety nie ma takiej rozmiarówki, żeby były na przykład 37,5, więc miejcie to na uwadze, jeżeli będziecie sobie zamawiać buty ze sklepu Och Butik, chyba tak się nazywa ten sklep, tam gdzie ja zamawiałam te buty, tej właśnie marki, że rozmiarówka jest dobra, ale mogłyby być o ciupinkę mniejsze. Więc nie kupujcie większych rozmiarów i nie kupujcie za małych rozmiarów, bo będziecie zwracać. Kupujcie po prostu swój numer, a wiecie zawsze, jeżeli palec nie dochodzi Wam do końca w bucie, to można przecież włożyć sobie odrobinę watki tutaj na sam koniec w bucie, i też będzie to dobre rozwiązanie. Także ja jestem z nich bardzo zadowolona. Były dosyć drogie, ale naprawdę wykonane są super. Widać, że dopracowane są w każdym szczególe. Miękkie, wygodne, polecam. Dobra, wracamy do ciuchów. I zamówiłam sobie w butiku Soul Italian. Wy ten butik też już znacie tutaj z mojego kanału, bo nieraz pokazywałam Wam rzeczy, które sobie tam zamawiam. I są to dwie koszule. Znowu kolory. No nie mogło być inaczej.
To są takie koszule, o których pomyślałam, że będą fajne na okres wiosenny, ale równie dobrze sprawdzą się w okresie letnim i będzie można je naprawdę super zestawiać. Pierwsza koszula, co prawda wy nie widzicie dokładnie tego odcienia, bo to jest taki zielony, odblaskowy, taki limonkowy, ostry, mocny kolor. Szkoda, że kamera go nie oddaje. Przepiękny. Koszula jest długa. Ja mam ją w rozmiarze S. Mamy tutaj oczywiście guziczki takie plastikowe, mamy guziczki przy mankietach. Zobaczcie, o. Tak jak powiedziałam, jest nieco szersza, dłuższa, więc też można ją nosić na zewnątrz lub nosić ją w spodnie albo w spódnicę. I ja pomyślałam o niej do na przykład białych, długich, szerokich spodni, do jeansów jasnych, ciemnych, do ciemnych spodni, no będzie wyglądała przepięknie. W ogóle przepraszam Was dzisiaj za mój głos, ale coś od rana łapie mnie taka chrypka i czuję, że swędzi mnie trochę w gardle. Nie wiem, czy to nie przypadkiem alergia, więc mam nadzieję, że mi to przejdzie. No w każdym razie, wracając do ciuchów, koszula. Koszula jest też wykonana z takiego przyjemnego, cienkiego materiału, śliskiego, więc będzie się fajnie nosić, nie będzie się gniotła i nie będzie się też z nią nic robiło w prasowaniu, także super. Jedna koszula i druga koszula, która też jest w rozmiarze S, ale moim zdaniem jest węższa i jest krótsza. Ma też inny rękaw, bo rękaw ma taki, który możemy sobie podwinąć, o, i zapiąć tutaj na guziczek, ale równie dobrze możemy go nosić bez tego podwijania. Też mamy złote takie guziczki małe, przepiękny kolor, znowu kamera nie oddaje tego odcienia, ale jest obłędny i na przykład w połączeniu z białymi spodniami, z różowymi, tymi właśnie, które Wam wcześniej pokazałam, z pomarańczowymi, do letnich stylizacji, do jeansów, będzie wyglądała super. Ta koszula dodatkowo ma też tutaj kieszonkę. O. No i co? I też jest wykonana z podobnego materiału, ale moim zdaniem jest on cieńszy niż ta właśnie zielona koszula, którą Wam pokazałam. Także proszę bardzo, tak się prezentuje. Lecimy z kolejną rzeczą. Teraz pokażę Wam sukienkę, którą dostałam w prezencie od Ani. Kim jest Ania? Poznałyśmy się na Instagramie i śledzimy swoje konta już, można by było powiedzieć, od kilku dobrych lat. A Ania pochodzi z mojego rodzinnego miasta, czyli z Buzka-Zdroju. I jakiś czas temu Ania spełniła swoje marzenie i otworzyła sklep. Sklep, w którym znajdziecie między innymi sukienki, które szyje, tworzy jakościowo bardzo dobre, z dobrych materiałów. Na razie w ofercie jest kilka produktów, ale już widać, że są to produkty wyjątkowe. No i właśnie Ania spełniła swoje marzenie o otwarciu tego sklepu. Rozmawiałyśmy sobie na Instagramie, jak to się wszystko zaczęło, dlaczego właśnie taki sklep, dlaczego Ania postanowiła szyć kobiece ubrania, sukienki i nie tylko, i sprawiać kobietom przyjemność. Ania tłumaczyła mi, że zależy jej na wysokiej jakości materiałów, żeby to były naprawdę przyjemne w noszeniu sukienki i nie tylko, ubrania, których kobiety będą się czuły wygodnie, ale również no właśnie kobieco. No i Ania zaproponowała, że prześle mi jedną ze swoich sukienek, żebym sobie poznała, jak to tam wszystko wygląda, czy mi się podoba, żebym wyraziła swoją opinię na jej temat. No i dostałam od Ani, zobaczcie, taką właśnie bardzo ciekawą, fajną sukienkę. Sukienka jest wykonana z przyjemnego, takiego powiedziałabym grubszego materiału, więc będzie to fajne rozwiązanie na wiosnę, ale również na lato. Sukienka jest wykończona guziczkami, które są obszyte w tym samym materiale co całość, więc widać, że Ania zwraca uwagę na detale, ale też zobaczcie, tutaj mamy wyszyte takim, no ja nie wiem jak to się fachowo mówi, słuchajcie, ale widać, że są takie, o, widzicie to? Zobaczcie. No, zwracamy tutaj uwagę na detale. To samo mamy na końcu sukienki, jest ona właśnie tak pięknie obszyta. Sukienka jest w rozmiarze S, o ile się nie mylę, i jest ona tutaj szeroka
Więc można ją nosić na kilka sposobów. Ja sobie pomyślałam, że ona fajnie będzie wyglądała w takim sportowym looku, czyli na przykład właśnie bez jej tutaj związywania, spinania jakimś paskiem, sznurkiem i nie tylko, tylko właśnie taka puszczona, swobodna sukienka z falbanką na dole, do sneakersów, do trampek, do jakichś mokasynów. No, rękawek mamy, zobaczcie, taki lekko bufiasty, ale oczywiście można tutaj połączyć ją, spiąć ją w talii paskiem, żeby zrobić sobie taką właśnie fajną talię i założyć do niej jakieś ładne sandałki, jakieś klapeczki, szpileczki i też będzie właśnie fajnie wyglądała. Widać, że mamy tutaj wszystko pięknie obszyte, nie wystaje, słuchajcie, żadna niteczka. Dodatkowo nawet mamy guzik, zobaczcie, w środku znajdziemy dodatkowy guzik. Instrukcję, jak prać, o 97% bawełna i 3% elastan. Bardzo przyjemna, bardzo fajna w dotyku. Myślę, że będzie mi się super nosić. Mam na nią kilka pomysłów, więc na pewno zobaczycie u mnie w stylizacjach tę sukienkę. Także cieszę się, gratuluję Ani, że udało jej się spełnić swoje marzenie. Bardzo dziękuję również za to, że mogłam się zapoznać odrobinę z marką i będę nosić z przyjemnością. No dobrze, moi drodzy, wisienka na torcie, czyli ostatnia rzecz, która pojawiła się niedawno, a o której myślałam już od kilku dobrych tygodni i przekonała mnie do niej Joanna, którą również śledzę na Instagramie, zresztą same się śledzimy, czasami sobie rozmawiamy, dyskutujemy i właśnie Joanna kupiła torbę od marki Furla, na którą ja też już się czaiłam jakiś czas, ale to wiecie, jak to jest z tymi torebkami, to jest tak. Myślisz, że sobie kupisz, potem się zastanawiasz, czy nie, potem myślisz, że cena wysoka, potem znowu myślisz o tym, że jednak nie jest wysoka. I to tak wiecie, zastanawiam, czy kupić, czy nie kupić, kolejna torebka w szafie i nie tylko. Ale w końcu jak zobaczyłam u Joanny na jej Instagramie, jej model, jej kolor i chwilę żeśmy porozmawiały o tym, jaka jest jakość, wykonanie i tak dalej, to się przekonałam. Poleciałam do sklepu stacjonarnego marki Furla w Warszawie i kupiłam. No i już Wam pokazuję, co to za torebka. Oczywiście tutaj też mamy dbałość o wszystkie szczegóły. Więc zobaczcie, torebka jest zapakowana w woreczek przeciwkurzowy. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Czyli mamy tutaj wersję tak zwaną tote bag. Jeszcze takiej torebki nie mam w swojej kolekcji, a bardzo chciałam mieć. Ja wiem, że popularne są torby tote bag od Diora, ale słuchajcie, ja nie wydam tyle pieniędzy na tego typu torebkę. To jest dla mnie zdecydowanie za dużo, chociaż bardzo mi się podobają i widziałam w zeszłym roku tę torebkę, oglądałam, dotykałam u Klaudii, która jest siostrzenicą Massimo, ponieważ ona ma właśnie wersję niebieską od Diora. No i stwierdziłam, że może kiedyś właśnie kupię sobie taką torebkę. A teraz jak zobaczyłam tę, to mówię, nie, no muszę ją po prostu mieć. No i słuchajcie, z tą torebką to było tak. Pojechałam do sklepu Furla i mówię, zobaczę sobie, jakie są jeszcze inne odcienie, jak one wyglądają, jakie są ich rozmiary. I okazało się na miejscu, że wszystkie panie tak się na te torebki rzuciły, że została jedna granatowa w rozmiarze L, została jedna w rozmiarze XS, chyba czy S, w takim kolorze, w kolorach takich brązu, złota i tak dalej. I zostały jeszcze wersje z takimi kwiatami chyba, z papugami, z jakimiś ptakami, coś takiego. No w każdym razie na stronie możecie sobie zobaczyć, jak one tam wyglądają kolorystycznie. I nie zastanawiałam się długo, bo jak pani przyniosła mi z zaplecza właśnie tę, to stwierdziłam, biorę, nie czekam, bo zaraz mi wykupią wszystkie torebki. No i teraz powiem wam, jak ona wygląda. Rzeczywiście Joanna miała rację,
Asia miała rację, torebka jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Zaczynając od tego, że ma tutaj od spodu, zobaczcie, te takie, ja nie wiem jak to się mówi, no te takie, to nie są jety. No chodzi mi o to, że mamy tutaj takie zabezpieczenie, że jak stawiamy torebkę, o teraz dobrze widzicie, jak stawiamy torebkę na podłodze czy w jakimś miejscu, to nie stawiamy jej bezpośrednio na tym materiale, bo tak, torebka jest wykonana z materiału. Więc stawiamy ją sobie w ten sposób i nic nam się tutaj nie brudzi. To jest pierwsza ważna sprawa. Druga, bardzo fajnie, solidnie wykonane rączki, które rzeczywiście są tutaj obszyte materiałem, ale tutaj już mamy wykończenia skórzane. Środek. Jak to bywa w przypadku toreb tote bag, ja się wyciągnę te zabezpieczenia, jest po prostu taki. Obszyty materiałem mamy tutaj raz, dwa, dwie przegródki, dwie takie małe przegródki i mamy jedną kieszeń na suwak. Zaraz wam powiem, taką dosyć dużą. Oczywiście wszystkie tutaj ważne instrukcje, elementy i tak dalej. No widzicie, ja jeszcze jej nie odpakowałam 100%, zatrzymałam wszystko, żeby wam dokładnie pokazać, ale bardzo mi się podoba ten kolor. Cena tej torebki, czyli ta wersja L, to jest 1415 zł. Oczywiście mniejsze modele są tańsze, ale powiem wam tak. Patrzyłam również na te torebki od Elisabetta Franki i też myślałam, żeby sobie kupić, ale wersja L jest zdecydowanie większa. W tych torbach od Elisabetta Franki to by była wersja M, natomiast wykończenie zdecydowanie bardziej mi się podoba i kolor przede wszystkim, kolor. Dlatego, że ja mam bardzo dużo rzeczy właśnie w takim odcieniu niebieskim, w odcieniu chabrowym, w odcieniu kobaltowym, więc ta torebka będzie cudownym uzupełnieniem. Zabieram ją ze sobą na wyjazd, który się właśnie niedługo szykuje. Jestem w niej zakochana. I bardzo się cieszę, że ją kupiłam. Wiem, że jest droga, ale bardzo się cieszę, że ją kupiłam i będę ją nosić z ogromną przyjemnością. Także tak prezentuje się mój nowy zakup i w dodatku pierwszy zakup od marki Furla. Ale w ogóle muszę wam powiedzieć, że założyłam sobie też kartę klienta i dodatkowo też, bo nie wiem czy wiecie o tym, ale Furla ma również zapachy, które dostałam, a w sumie to próbki tych zapachów, które dostałam właśnie przy zakupie torby. Są to wody perfumowane. Bardzo jestem ciekawa, jak będą pachnieć, bo mam tutaj dwa różne zapachy. Romantika i Irresistible. A dodam również, że Furla jest marką włoską, jeśli nie wiecie, a ja kocham włoskie marki. Dobra, koniec na temat torebek. To już będzie wszystko, co chciałam wam dzisiaj pokazać. Także sami widzicie, dużo kolorów i będzie ich jeszcze więcej. Mam zamiar nosić z dumą wszystkie kolory w tym sezonie i nawet nie wiecie, jak cieszę się, że tyle kolorów pojawiło się w sklepach, w sieciówkach i nie tylko, w różnych popularnych markach. Coś wspaniałego, kolory, które naprawdę, uwierzcie mi, warto nosić. Ja wiem, że jest takie przekonanie, że kobiety w moim wieku to powinny nosić stonowane odcienie i nie tylko, ale ja taka nie jestem. Ja jestem osobą, która uwielbia te kolory i otaczam się nimi, bo one też dodają nam energii, właśnie takiego pozytywizmu w ciągu dnia, że czujemy się zupełnie inaczej. Nie takie szare myszki, tylko właśnie takie kolorowe ptaki. A dzisiaj możemy kolory łączyć w różny sposób, różnie dobierać ze sobą te stylizacje. No coś wspaniałego. Także jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat rzeczy, które sobie kupiłam. Dajcie koniecznie znać. I napiszcie w komentarzach, czy u was już zaczęły się jakieś zakupy wiosenne, czy coś sobie kupiłyście, a jeśli tak, to co sobie kupiłyście? Napiszcie, czy wy też stawiacie na kolory, a może jednak jesteście w grupie osób, które lubią bardziej stonowane odcienie. Czekam na wasze komentarze, dziękuję wam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnej publikacji. Przypominam, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie linki do tych produktów. Także trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!